Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w ostatnim filmie z serii Back to School 2021 na moim kanale. Wakacje już dobiegają końca, zaczyna się rok szkolny, więc niestety też seria Back to School się kończy. Mam nadzieję, że ogólnie wam się podobała i miło wam się oglądało moje filmy. I dzisiaj mam dla was film, w którym pokażę wam outfity do szkoły, pomysły na outfity, będziemy je trochę razem szykować. Ponieważ przeszkowałam sobie trochę outfitów, które chciałabym wypróbować, ale jeszcze żadnych nie przymierzałam, więc być może w mojej wizji wyglądają one dobrze, ale na mnie już tak dobrze wyglądać nie będą. Także co, myślę, bez przedłużania przejdźmy do outfitów. Pierwszy outfit to tak naprawdę dwie propozycje do takiej zwykłej czarnej spódniczki. Mam taką zwykłą czarną tennis skirt z Vinted i do tego na górę opcja 1. Zwykła biała koszula z HM-u i na to taki różowy sweterek. I opcja numer 2 jeszcze z dwoma opcjami w środku to taki czarny golfik, on jest z HM-u lub zamiast niego taka czarna koszulka, którą ja mam z Vinted i na to ta sama koszula. Najpierw wypróbujmy opcję numer 1. Dobra, nie wiem za bardzo jak się czuję a propos tego outfitu. Góra myślę, że fajnie, ale nie jestem pewna co do tej spódnicy. Nie wiem, czy nie lepiej by było, gdyby to była albo biała spódniczka, albo jakieś jeansy po prostu. Spróbujmy teraz opcję numer 2 z golfem. Okej. Ogólnie w sumie spoko, jakby jest to taki dosyć elegancki outfit, mam wrażenie, no bo spódnica, golf, koszula, ale z drugiej strony nie aż tak bardzo, taki basicowy, czarno-biały. Podoba mi się, ale wydaje mi się, że będzie lepiej wyglądać to z tą koszulką, także już to próbuję. Tak jak podejrzewałam, z tą koszulką mi się o wiele bardziej to podoba, bo jest już takie to bardziej luźniejsze i w sumie w takim outfitie, myślę, pójdę do szkoły któregoś dnia. Także na plus, na plus. Mamy tutaj kolejną propozycję. Na taką bazę mamy taki topik, który kupiłam na Vinted i to jest taki krótszy top bez ramionczek oraz takie jeansy beżowe. I na wierzch mam dwie opcje, albo taka kurteczka, koszula flanelowa, tylko że ona jest bardzo ciepła, albo taka biała koszula. W ogóle ta biała koszula też by pasowała do tego outfitu, tak chciałabym powiedzieć. Ta koszula w ogóle jest przepiękna. Ona jest z... Ja nie wiem skąd, ale to jest koszula mojej mamy i po prostu wyczaiłam ją u niej w szafie i jest przecudowna. Przebieramy się. Dobra, najpierw z tą koszulą flanelową i naprawdę ten outfit mi się podoba. Wydaje mi się, że będzie idealny na taką jesień, kiedy jest chłodno, ale jeszcze nie aż tak zimno, więc właśnie ta koszula będzie idealna jako taka kurteczka. Ogólnie jakby samo połączenie koszulka-spodnie też mi się bardzo podoba, bo myślę, że może nie będzie mi się podobać za bardzo przez to, że to są podobne kolory i że może to być jakieś takie średnie, ale ogólnie podoba mi się baza, z nawierzchnym ukryciem. I to jest taki dosyć basicowy outfit na każdy dzień, więc myślę, że też na pewno go ubiorę. A teraz spróbujmy z koszulą. Ta koszula w ogóle daje mi jakiś taki wakacyjny vibe bardziej, jakiś hawajski albo coś i I'm living for it. Więc jak pewnie już zgadliście, ta opcja też mi się bardzo podoba i myślę, że jest coolerska. Lecimy dalej. Mamy outfit bez żadnych dodatkowych opcji, więc jak to nie wypali, to nie wiem co wypali. Kolejna biała koszula, kto by się spodziewał. Tym razem jest to koszula z Zary z krótkim rękawem. Na to taki sweterek, który upatrzyłam na Vinted i do tego czarne jeansy. Ogólnie do tego wolałabym takie zwykłe czarne jeansy, nie marmurkowe, bo one są takie jakby przetarte trochę, ale moje takie jeansy są w praniu, więc musimy się posłużyć tymi. Pomijmy fakt, że te jeansy są w ogóle na mnie za małe i jakby totalnie mi jest w nich niewygodnie. A outfit mi się podoba. Wydaje mi się, że z takimi czarnymi jeansami będzie jeszcze lepszy i takimi, które nam nie pasują. I ta kamizelka ogólnie jest dosyć długa, ale ona mi się nie podoba, jak jest tak obciągnięta, bo wygląda dziwnie, więc ją sobie tak jakby zawinęłam. Tak po prostu, żeby była trochę krótsza. I ten outfit bardzo mi daje takie private school vibes, bo to wygląda jak mundurek. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest jakiś były mundurek, bo to było takie konto na Vinted, które sprzedaje rzeczy z lumpeksów. Także bardzo prawdopodobne, że to jest mundurek. Kolejny outfit. Na dół mamy dwie opcje, na górę jedną. Jest taka bluza bez kaptura. Ogólnie na Pinterestie dużo widziałam outfitów takie bluza bez kaptura plus spódniczka, więc wzięłam taką, która wydaje mi się, że może pasować, tylko nie wiem, czy będzie fajna przez to, że ona jest taka dosyć krótka. Ale zobaczymy. I do tego do przymierzenia mam dwie spódniczki. Jedna taka z Bershki bodajże. Nie, z Pull&Bear, sorry.
taka w kratkę, a jedna taka z Vinted, którą mam, ale ona jest Sinseya, zwykła, biała. Także najpierw przymierzmy tą w kratkę. Zanim przejdę do outfitu, to jeszcze szybko powiem, że u mnie w szkole nie ma za bardzo dress code'u, w sensie nie ma na przykład takiego czegoś, że trzeba mieć spódniczki jakiejś długości albo spodnie jakiejś długości, dlatego też, wiecie, te outfity niektóre u mnie są może trochę bardziej krótkie, I don't know, w sensie może nie w każdej szkole pozwalają tak chodzić, ale u mnie nie ma z tym problemu, bo na przykład w tej spódniczce już byłam w szkole. Ale zanim ubierzecie coś takiego, to przeczytajcie najlepiej swój statut szkoły, żeby zobaczyć, czy nie dostanie się wam za wasz outfit. Wracając. Oh, wow, I like it! Wydaje mi się, że to jest taki mega słodki outfit. Ta żółta bluza, spódniczka. Naprawdę mi się podoba i w ogóle mi nie przeszkadza, że ta bluza jest krótsza. Myślałam, że to może będzie jakoś tak nie grało, ale wydaje mi się, że jest git. Myślałam, że z tą spódniczką będzie mi się o wiele mniej podobać ten outfit, ale serio mi się podoba. W sensie jest też cute, jakby żółty z białym super współgra. Mam wrażenie, że jest jeszcze słodszy niż tamten. Kolejny outfitik, którego chyba jestem najmniej pewna i też nie mam żadnych dodatkowych opcji. Historia zaczyna się tak, że chciałam dopasować coś nie czarnego i nie białego do tej bluzy, bo ona ma taki dosyć specyficzny kolor, to jest taki zgniły zielony, co nie? I po prostu nie do końca wiedziałam, jakie kolory z tym grają, oprócz czarnego i białego, które grają tak naprawdę z każdym kolorem. Więc próbowałam coś takiego znaleźć i znalazłam różowy. I sama nie wiem, czy to będzie pasować, jak to zobaczy na mnie, bo jak to widzę koło siebie, to według mnie jest git. Ale no nie wiem, czy to będzie współgrać na mnie. Także do tej bluzy wybrałam sobie taką koszulkę na ramionczkach, którą mam z Vinted. I do tego takie bladoróżowe, brudny róż, spodnie z Zary. Także tak, sprawdźmy, jak wygląda to połączenie kolorów. Jakby fajna matching baza, ale czy ta bluza do tego pasuje? Trochę nie umiem stwierdzić. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie, bo to jest trochę takie dziwne, ale z drugiej strony to może to też jest ładne. Wydaje mi się, że bazę fajnie można do czegoś wykorzystać, może z kataną. A zresztą przymierzmy to może z kataną. Okej, to już ze sobą współgra na pewno bardziej niż ta bluza. Słuchajcie, mamy ostatni outfit! Jako baza taki topik ze Stradivariusa na ramionczkach oraz taka dłuższa spódnica. Ta spódnica ogólnie bardzo mi się podoba, ale właśnie też ciężko mi ją sfitować z czymś, bo jest taka dosyć specyficzna, jest no fioletowa w taką czarną panterkę, więc nie wszystko do niej pasuje. I do tego dobrałam taki fioletowy sweterek, także matching do spódnicy, I guess. Ten outfit daje mi trochę takie babcia vibes, szczególnie na samym początku zapiałam sweterek i po prostu wyglądałam jak babcia. But I like it, I guess. Ogólnie wydaje mi się, że fajnie ze sobą współgra i jest taki dobry do szkoły, myślę. Bo spódnica jest długa i wygodna. Topik co prawda troszeczkę może odsłania i może to nie jest do końca dobre miejsce na noszenie takich topików, ale ja takie rzeczy normalnie noszę, jak mam coś na wierzch. Jak nie, no to staram się nie, no bo tak, do szkoły, I don't know. I to był już, słuchajcie, ostatni outfit. Mam nadzieję, że dałam wam może jakąś inspirację. A jeśli nie, to przynajmniej dla mnie to będzie film, do którego mogę wrócić, jeżeli zabraknie mi pomysłów. A jeśli ten film wam się spodobał, nie zapomnijcie o perce w górze, subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie już bardzo, bardzo niedługo. Pa, pa!